Pani Bożenno, wybiła 11. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, tym z Państwa, którzy nas słuchają i oglądają. I przede wszystkim dzień dobry, witam serdecznie naszych gości. Zaprosiliśmy dzisiaj do dyskusji na Ratuszowej panów Jakuba Dymowskiego, który jest instruktorem nauki jazdy, który jest nauczycielem, terapeutą pedagogicznym i w dodatku diagnostą samochodowym. Mnóstwo specjalizacji. Pana Mariusza Mankiewicza, prezesa zarządu Dekra w Polsce, Dekra Polska, i pana nadkomisarza Roberta Opasa z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Ja się nazywam Bożena Chlawicz i jestem z Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, która to fundacja wraz z Polskim Plastrem Edukacyjnym, z tygodnikiem Prawo Drogowe and News i portalem El Instruktor już od kilku lat organizuje takie dyskusje. Co dwa tygodnie się spotykamy, część z Państwa na pewno nas zna. Jesteśmy na Zoomie i na Facebooku, na bieżąco, na żywo można nas oglądać. A zapis dyskusji zostanie, podobnie jak poprzednich spotkań, zamieszczony na YouTubie. To tyle tytułem wstępu. Postanowiliśmy porozmawiać dzisiaj na temat, czy młody kierowca to zagrożenie na drodze. To pewnie znajdą się tacy, którzy zarzucą nam, że jesteśmy szowinistyczni, ponieważ dlaczego akurat młodzi są zagrożeniem? Zagrożeniem jest każdy kierowca, który źle kieruje. Kiedyś było takie powiedzenie, jeszcze bardziej szowinistyczne, że zagrożeniem to jest baba za kierownicą. Udało nam się zwalczyć i udowodnić, że kobiety chyba jeżdżą, mam nadzieję, że pan nadkomisarz wyjaśni tę kwestię również w dalszej części, chyba jeżdżą panie zdecydowanie lepiej niż panowie. Pozwolę sobie wykorzystać tutaj pozycję prowadzącego i na takie stwierdzenie sobie pozwolić. Słów kilka jeszcze wstępu, to kwestia tego, co to jest, czy kto to jest młody kierowca. W zasadzie statystycznie to osoba młoda w wieku 18-24 lata, ale wydaje się, że młodym kierowcą może być również 40-latek, który właśnie uzyskał prawo jazdy. Być może w czasie debaty, dyskusji to spróbujemy określić i zastanowić się, jak z takimi ludźmi i ze wszystkimi innymi pracować, żeby było na drogach bezpiecznie. Czy zatem przede wszystkim młodych kierowców powinniśmy się obawiać, czy przemawiają za tym statystyki, a może przyzwyczailiśmy się do tego, żeby szukać winnego, a to chyba najsłabsza, najmniej pewnie się czująca w tym towarzystwie za kierownicą grupa. Ponieważ panowie są wielkimi autorytetami i wiedzę mają ogromną, musimy to nasze dzisiejsze spotkanie jakoś uporządkować. Chciałabym zaproponować, żebyśmy zaczęli od tego, kim jest młody kierowca, żebyśmy zaczęli rozmawiać od pana, czy z panem Jakubem Dymowskim. Pan Jakub łączy się z nami ze swojej klasy, jeśli się nie mylę, prawda, panie Jakubie? Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Łączę się z klasy, jestem w trakcie lekcji. Uczniowie są akurat teraz wyciszeni, jest to bardzo dobra klasa. Także dziękuję z góry też za zachowanie. I tak, jak najbardziej, tak jak pani potwierdziła, jestem instruktorem, diagnostą, jestem też nauczycielem i terapeutą pedagogicznym, prowadzę własny ośrodek szkolenia kierowców. I tutaj chciałbym się trochę odnieść do tego, co pani powiedziała, bo tak naprawdę tutaj właśnie musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie i rozdzielić trochę tych młodych kierowców. Ja bym przynajmniej się pokusił na takie rozdzielenie, jeśli chodzi o duże miasta i mniejsze miejscowości, bo w mniejszych miejscowościach tym młodym kierowcą będzie osoba w wieku 18 lat. Natomiast w dużych miastach coraz mniej osób w wieku 18 lat robi uprawnienia do kierowania pojazdami, ze względu na to, że duże miasta, tak jak Warszawa, są bardzo fajnie skoordynowane, jeśli chodzi o komunikację. Tak, więc tutaj czy to jest hulajnoga, czy to jest rower, wszędzie dostępny, metro, autobus, tramwaj. I tak naprawdę jako osoba, która prowadzi ośrodek szkolenia kierowców, do nas nie trafia dużo 18-letnich osób.
Wręcz przeciwnie, trafiają osoby w wieku powyżej 25 roku życia, kiedy skończą studia, kiedy pojawi się potomek na świecie i trzeba po prostu być bardziej komunikacyjnym, jeśli chodzi o poruszanie się samochodem, być bardziej niezależnym. Tak? Wtedy te osoby uniezależniają się od taksówek, Uberów, rowerów, hulajnóg i szeroko rozumianej komunikacji miejskiej. Także tutaj młodym kierowcą też będzie osoba, która nie jest młodym człowiekiem już tak naprawdę, bo bardzo często trafiają osoby powyżej 30 roku życia. Bardzo dużo do nas trafia osób, mimo że prawo polskie nie pozwala na szkolenie takich osób, ale bardzo dużo trafia osób, które prawo jazdy zdały właśnie w wieku lat 20, gdzieś tam mieszkając w mniejszej miejscowości, czy w wieku lat 18 i nie korzystały z tego prawa jazdy. Mają teraz lat 40 i mieszkają już w Warszawie. Pojawiła się potrzeba, czy kwestie zawodowe wymagają na tych osobach to, żeby one te prawo jazdy robiły, więc to też są młodzi kierowcy. Tylko że tutaj tym młodym kierowcą będzie inna osoba w wieku lat 25, 30, 40, a inna będzie w wieku lat 18, gdzie jeszcze tętni taki wigor i chęć pokazania się przed innymi. To może, przepraszam, że przerywam, ale to może skupmy się na tych młodych naprawdę, bo taki jest jakby obiekt naszych dzisiejszych rozważań. Czy mogłabym Pana prosić o scharakteryzowanie tych osób właśnie w tym wieku 18-24 lat, o których potem porozmawiamy o statystykach. Jakie te osoby są? Kto przychodzi? Jakby Pan je ocenił? Czego się chcą dowiedzieć? Co już potrafią? Znaczy tak, z założenia i z mojej takiej polaryzacji do nas bardzo często trafiają osoby, uczniowie ze szkoły samochodowej, w której ja zresztą pracuję, więc to są osoby, które już gdzieś te zainteresowania motoryzacyjne mają, więc coś wiedzą. Bardzo często tym osobom te 30 godzin to jest naprawdę dużo, żeby ich wyszkolić, więc to trzeba tylko poukładać w głowie. Natomiast taka osoba jest, ja generalnie mam bardzo dobre mniemanie i dobrą wizję, jeśli chodzi o młode osoby, osoby w wieku lat 18-19, pod warunkiem, że one funkcjonują ze mną w kontakcie, nie tylko ze mną, ale ogólnie społecznie, bardzo jednostkowo. Natomiast te osoby, jeżeli pojawi się grupa osób, i są to koledzy, którzy jadą samochodem, to zaraz wpadają różne głupie takie, szczególnie u mężczyzn, ale nie chciałbym tego też tak określać, że tylko, bo kobiety też potrafią między sobą rywalizować i pokazywać się w jakiś sposób na tle swojej grupy, być lepszym, fajniejszym. I wtedy dochodzi właśnie do, w mojej ocenie, do takich zdarzeń, gdzie jest to kwestia trochę popisania się, trochę wykazania, że ja mam wyższe umiejętności na drodze i teraz ja potrafię na tym ręcznym sobie w tym zakręcie poradzić i tak dalej, czy ja potrafię jechać wyższą prędkością, a samochód w pewnym momencie traci przyczepność do podłoża i wiadomo są tego skutki. Natomiast to, tak jak powiedziałem, takim głównym moim, jeśli chodzi o moje podejście, jest kwestia bytności tych osób w grupach. Czyli nie wiem, może tutaj pan podkomisarz też by się wypowiedział, jak to jest, jeśli chodzi o wypadki, czy te wypadki zdarzają się bardziej indywidualnie, jak jadą te młode osoby, czy jak są w grupie, tak? Bo to też ja byłbym ciekaw takich statystyk, jeśli chodzi o tą wypadkowość młodych osób. Tak, czy są to wypadki, gdzie jest więcej osób w pojeździe, czy te osoby są, jadą samodzielnie bez kolegów, koleżanek? Czy teraz, panie Robercie, czy później to odpowiemy? Dokończymy rozmowę z panem Jakubem może? Bo myślę, że łatwiej będzie, jak pan Jakub zakończy, ponieważ no, takie przykłady rzeczywiście też dysponuje takimi, ale łatwiej będzie chyba to po zakończeniu wypowiedzi. Dobrze, dziękuję. Panie Jakubie, proszę spróbować określić, ja wiem, że to trudne, jak z tymi 18-latkami, bo głównie ci zdobywają, ale i 20-latkowie przychodzą do pana, jak należy z nimi pracować? Rozmawiamy zakładając, że słuchają nas instruktorzy, że ci, którzy mają swoje doświadczenia, ale myślę, że no, naszym zdaniem wydaje się, że powinni też się dzielić swoim doświadczeniem, ale wysłuchać również innych. Jak należy z nimi pracować? Gdzie tutaj szukać sukcesu? Przede wszystkim w mojej ocenie tu kwestia jest dość ograniczona, jeśli chodzi o instruktorów, bo mamy pewien zakres, ale najważniejszym takim i przynoszącym wymierny efekt narzędziem pracy instruktora jest uświadamianie.
czyli pokazywanie. I bardzo dobrze byłoby, gdyby takie osoby w ramach kursu prawa jazdy mogły wjechać na tą płytę poślizgową, zauważyć w tym miejscu bezpiecznym dla tej osoby, że one jednak nie mają takiego panowania nad pojazdem, jakie im się wydaje, że posiadają. Więc tu jest ta kwestia uświadamiania. Jeśli chodzi o szerszy aspekt tego uświadamiania, to musimy po prostu z nimi rozmawiać, pokazywać statystyki, mówić o wypadkach. Te osoby bardzo często nie są świadome tego. One myślą, że to życie jest teraz takie z ich poziomu bardzo fajne. One już bardzo dużo wiedzą. One już tutaj z rodzicami trochę też czują się na poziomie rodzica, bo przecież on już jest, czy ona są w takim wieku. Ja też sam mam 15-letniego syna i wiem, jak to jest w domu, że mój syn, on już sam jeździ, porusza się po mieście, to on przecież już jest taki świadomy, ale brakuje jednak tutaj doświadczenia, więc to doświadczenie rzutuje na to, że te osoby mogłyby być bardziej zabezpieczone, jeśli chodzi o przyszłość ich na drodze. Więc tutaj szeroki aspekt szkolenia i uświadamiania, w którym niestety instruktor jest mocno ograniczony, bo ma 30 godzin. Jeżeli ta osoba jest jeżdżącą osobą i trafiła już na kurs, bo gdzieś z tatą, z mamą po polach czy po wsiach sobie pojeździła i coś tam wie, no to ta osoba tym bardziej ma takie przeświadczenie, że ona już potrafi, że instruktor nawet niewiele jej powie. Ona też się czuje, ta osoba, na poziomie instruktora, więc tutaj ten aspekt uświadamiania i pokazywania tym osobom, jak łatwo jednak jest doprowadzić do tego, że samochód nie jest przyczepny do drogi, że można się zapatrzeć, czegoś nie zauważyć i doprowadzić do wypadku drogowego. A jak jest z autorytetem? Bo z tego wszystkiego, co pan mówi, wynika, że najtrudniej to rozmawiać o tym, że ktoś ma większą wiedzę, większe doświadczenie i przekonać młodego człowieka o tym. I ten 15-latek, pański syn, i ten 20-latek niekoniecznie chce słuchać instruktora? Oczywiście, tutaj uważam, że najgorszy jest autorytet, który jest z nadania, czyli z racji tego, że ja jestem nauczycielem, czy ja jestem instruktorem, to jest taki autorytet z nadania. Autorytet każdy, kto kształci, powinien sobie wypracować. Ten autorytet powinien być wypracowany oddolnie, nie narzucone, czyli instruktor powinien potrafić zaskoczyć takiego kursanta, powinien potrafić pokazać mu więcej, powiedzieć więcej, żeby ten autorytet zdobyć z założenia, żeby ten autorytet zdobyć, a nie go mieć, posiadać z założenia, że ja jestem instruktorem. I najgorsze tutaj, jeśli chodzi o pracę instruktorów, jest ta kwestia, że bardzo często instruktorzy pracują podawczo, czyli trafił mi się jeżdżący kursant, no to ja sobie odpocznę, tak? Tak. Czyli jeździ, podaje polecenia. Instruktor ma osobę, która jest już w jakiś sposób jeżdżąca, to powinien jak najbardziej z nią wypracowywać kolejne elementy, czyli właśnie wyjechać poza obszar zabudowany na przykład, pojechać na autostradę, pojechać na drogę ekspresową, zrobić coś więcej ponad ten program szkolenia, który ta osoba już tak naprawdę potrafi, bo potrafi zapanować nad pojazdem, a to jest połowa sukcesu. Tylko czy ta osoba potrafi zapanować nad pojazdem w sposób wystarczający, czy taki, który ona uważa, że dla niej jest wystarczający. I tutaj uważam, że te osoby powinny przyłożyć się troszkę bardziej do szkolenia. Ja zakładam, że jeżeli mam jeżdżącego kursanta, to powinienem trochę bardziej przyłożyć się do jego szkolenia niż do osoby, która siedzi za kierownicą pierwszy raz i zaczyna swoją przygodę z motoryzacją. Także to jest kwestia tego, że żeby jednak popracować i starać się jak najbardziej ten autorytet zbudować, nie go posiadać. Ten autorytet nie powinien być moją własnością, tylko ja powinienem zapracować sobie na ten autorytet jako nauczyciel, czyli jako instruktor. To trochę brzmi gorzko i nieprzyjemnie, ale jeszcze jakby kończąc ten wątek na tym etapie z pańskim udziałem w rozmowie, chciałam poprosić o pańską ocenę systemu, który obowiązuje. Czyli czy pańskim zdaniem potrzebne są jakieś zmiany w programie, dostosowania programów nauczania do współczesności, bo zmiany wokół nas w motoryzacji i nie tylko w prawie również następują ogromne. Może metody
powinniśmy poszukać, bo tutaj ta praktyka, którą Pan ma, jest chyba bardzo jakby silnym bodźcem, że jeżeli coś Pana złości w tym, co Pan robi, no to to jest powód, żeby zmieniać. Chciałam zapytać, czy rzeczywiście powinniśmy szukać jakichś nowych metod i nowoczesności, czy uspokoić się i systematycznie po prostu pracować? Oczywiście, że powinniśmy, bo cały czas rzeczywistość prawo wyprzedza i tak będzie zawsze. Prawo będziemy pisali do rzeczywistości, ale rzeczywistość będzie się zmieniała po tym, jak wyjdą nowe ustawy czy rozporządzenia, to ta rzeczywistość będzie już inna, więc nawet to, co zostało teraz zmienione, już nie nadąża za tym, co mamy w życiu. Natomiast jeśli chodzi o sam system szkolenia, to uważam, że ten pomysł, który był kiedyś wprowadzony, który miał, zakładał, że między którymś tam miesiącem, już nie pamiętam, jak to było, między chyba 4. a 8. miesiącem jazdy po zdaniu prawa jazdy osoby powinny skorzystać z płyty poślizgowej, jest bardzo dobry, tylko on powinien być w ramach szkolenia, czyli ten pomysł jazdy po płycie poślizgowej powinien być obowiązkowym etapem szkolenia na etapie kształtowania kierowców. Natomiast uważam, że ja bardzo często uczestniczę w egzaminach na prawo jazdy, z racji tego, że nasi kursanci zdają egzaminy naszymi samochodami, więc my je podstawiamy i my też uczestniczymy w tych egzaminach, siedzimy z tyłu. I system egzaminowania, jaki jest teraz, jak jest oparty na wykonaniu paru zadań, i tak naprawdę egzaminator ma ograniczone możliwości do zrealizowania tego egzaminu w sposób poprawny, bo on ma zrobić parę zadań i ma ograniczony czas. To jest najgorsze. Ta zmiana czasu, ja rozumiem, że kursant powinien rozpocząć o danej godzinie egzamin, żeby się nie stresować, bo tym się też zajmuję, stresem egzaminacyjnym kursantów. Bardzo dużo nad tym pracuję i szkoleń prowadzę. Natomiast egzaminator powinien mieć możliwość pełnego zweryfikowania tego, czy ta osoba się nadaje. Te egzaminy, jak dla mnie, osoby, która siedzi z tyłu, to zdanie egzaminu w tych czasach, przy tej formie egzaminowania naprawdę nie jest trudne. Naprawdę to jest tak schematyczne i tak proste do zrealizowania, że tym bardziej osoby, które, i tutaj odniosę się znowu do tego autorytetu, osoby, które przyszły na kurs, które gdzieś już kiedyś jeździły i podejrzewam, że to jest większość osób, które właśnie uczestniczy w tych wypadkach, to te osoby idą na kurs, na kursie pojeżdżą sobie z instruktorem, instruktor powie, ale fajnie jeździsz, to ja sobie odpocznę, pójdzie na egzamin, ten egzamin to jest naprawdę, to jest po prostu stryczek do zrobienia tak naprawdę ten egzamin, na którym etapie ta osoba ma ten autorytet sobie wyszukać, tak, czy na którym etapie ta osoba ma poczuć, że jednak ona musiała przejść coś, zrobić więcej niż taka podstawa dla niej. Więc no, tutaj ten system jest według mnie do zmiany, jeśli chodzi o szkolenie, ale też do zmiany, jeśli chodzi o egzaminowanie. To bardzo myślę, że ważne źle zabrzmi, jak powiem, ciekawe, ale ważne uwagi. Nie mamy bezpośredniego wpływu, ale warto rzeczywiście powtarzać, które wnioski z pańskiej i państwa instruktorów pracy i egzaminatorów pracy są ważne i bardzo, bardzo za to dziękuję. Kończąc na tym etapie ten wątek, bo mam nadzieję, że jeszcze wytrzyma Pan z nami dalej, chciałabym przejść do tego, czego nie unikniemy, mianowicie do tego, jakie są statystyki. Czy ci młodzi kierowcy, to jest pokolenie Z, jakby Państwo nie wiedzieli, trochę źle to się kojarzy, dzisiaj to Z, ale to pokolenie Z przez marketingowców, przez socjologów nazwane, czyli 18-24 lata. Czy ci młodzi kierowcy są sprawcami naprawdę największej liczby wypadków i kolizji drogowych? Czy są to bardzo te najbardziej ciężkie? Czy te ofiary śmiertelne to jest rzeczywiście taki efekt najbardziej dramatyczny? Panie Robercie, Pan ma najlepsze źródła, jeżeli chodzi o statystyki. Niestety pewnie najczęstszy Pan i Pańscy koledzy, nie tylko w Komendzie Głównej Policji, ale w całym kraju do tych wypadków jeżdżą. Jak to statystycznie wygląda? Powiedzmy naprawdę, czy rzeczywiście mamy się bać przede wszystkim młodych kierowców? Bać się musimy wszystkich nieodpowiedzialnych kierowców w każdej grupie wiekowej, ale tutaj nie rozwijając tego wątku, to, że ktoś ma lat 40, zdobył dopiero uprawnienia, to jeżeli byśmy taką większą grupę zapewne przebadali, tu mówię bardziej o roli psychologa i na pewno nie będą to kierowcy, których cechują niestety te cechy, które cechują po prostu młodych ludzi.
Niestety ta chęć czasami uczestnictwa w grupie, pokazania się, czy też rywalizacji powoduje to, że chociażby w tych naszych policyjnych akcjach, które dotyczą tak zwanych nielegalnych wyścigów samochodów, no czy różnych podobnych zdarzeń, no kończą się te zdarzenia często bardzo tragicznie. I tutaj podam Państwu przykład. Rok 2018, dwoje młodych ludzi na ulicach Jeleniej Góry, 25 akurat latek wtedy, czyli poza tym, można powiedzieć, naszym obszarem badawczym, ale drugi kierowca 21 lat. No niestety, jak biegły określił, tutaj prędkość tych samochodów na ulicach Jeleniej Góry to było od 160 do 180 km na godzinę po ominięciu trzech skrzyżowań i kilku przejść dla pieszych. Na kolejnym z nich jeden z tych ludzi potrącił 47-latkę, 57-latka. Te osoby zginęły. Ta sprawa toczyła się bardzo długo. Tutaj była oczywiście apelacja, natomiast mamy wyrok 7 lat więzienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu dla jednego z kierujących, dla drugiego półtorej. Życia tym osobom nic nie zwróci, ale to zwrócenie mojej uwagi na to, że właśnie przy okazji tych spotkań młodych ludzi, które bardzo często nazywamy nielegalnymi wyścigami, no niestety większość tych uczestników to są właśnie młodzi, niedoświadczeni kierowcy, no a o jakości pojazdów, którymi się poruszają, można mówić bardzo różnie, ale jednak w większości przypadków są to samochody kilkunastoletnie z tak zwanym tuningiem. Nie mam nic do tuningu, ale niech to będzie zgodne z homologacją, bezpieczeństwem i wykorzystywane przede wszystkim na bezpiecznych obszarach, gdzie można się faktycznie ścigać, doskonalić swoje umiejętności, a właśnie brak tego przewidywania, co się może wydarzyć na drodze, to jest kolejna kwestia, która cechuje wszystkich młodych kierujących. Natomiast te osoby, które zdobyły uprawnienia i są chociażby w moim wieku, no jednak to doświadczenie życiowe mają zdecydowanie większe i jeżdżą naprawdę bezpieczniej. Natomiast zwracamy oczywiście w statystyce szczególną uwagę na grupę tak zwanych młodych kierowców. Przypominam, 18-24 lata i tutaj charakterystyką statystyki jest to, że no bezwzględnie są to osoby, które charakteryzują się najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków. Ten wskaźnik liczby wypadków liczymy na 10 tysięcy populacji, a przypominam, że w populacji ci młodzi kierowcy no dalej są mniej więcej na tak samym poziomie, bo mimo że młodych ludzi mamy w Polsce coraz mniej, to nie znaczy, że te osoby nie robią tych pierwszych uprawnień. I tutaj te uprawnienia są cały czas na takim samym poziomie. Tych młodych ludzi w wieku 18-24 lata w zeszłym roku mieliśmy ponad 2,6 miliona. Dla porównania 40-59 ponad 10,5. Więc w tym wskaźniku niestety w ubiegłym roku ci kierowcy, którzy są dzisiaj w naszym zainteresowaniu, byli sprawcami 3653 wypadków. To jest prawie 18% wypadków powstałych z winy kierujących. Mm-hmm. W wyniku tych wypadków mamy 382 ofiary, mówię o śmierci na drodze, 4630 rannych. I mimo że te liczby z roku na rok nam maleją, bo chociażby w stosunku do roku 2020 było to mniej wypadków o 121, mniej ofiar o 49 i mniej rannych o 84, to są to naprawdę niewielkie zniżki. I teraz, co jest chyba clou tego, o czym rozmawiamy, przyczyną 38,2% wypadków, które spowodowali ci młodzi ludzie, było tak zwane dosyć szerokie, zawsze przez nas używane określenie, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Ale bez względu na jakie to były okoliczności, ta prędkość ma tutaj ogromne znaczenie, bo ciężkość tych wypadków to 55,5% zabitych w wypadkach spowodowanych przez tych młodych ludzi. Jeszcze raz podkreślę, brak doświadczenia, brak umiejętności w kierowaniu pojazdami, duża skłonność do brawury i ryzyka i mimo, że często są to tak ludzie jak akurat pan Jakub powiedział, bo ma do czynienia akurat też z grupą, która jest troszeczkę, myślę, na wyższym poziomie niż wielu młodych ludzi, bo są to ludzie, którzy motoryzacją się interesują i myślę, że wielu z nich wie, co to jest aquaplaning, co to są różnego rodzaju manewry obronne, jakie systemy funkcjonują w samochodzie, ale wiedzą też, że te systemy nie uratują ich w każdej sytuacji. To jest chyba bardzo istotne. A żeby pokazać jeszcze przykłady chociażby z ostatniego naszego policyjnego zabezpieczenia, bo mówimy dopiero co o święcie bardzo ważnym dla wszystkich Polaków, święcie, kiedy wspominamy ofiary między innymi wypadków drogowych, to dwa przykłady. Województwo łódzkie, dokładnie dzień 29 października, czyli już podczas naszych policyjnych działań,
przy pięknej pogodzie. Kierująca 21-latka kieruje samochodem osobowym Volkswagen. Na skrzyżowaniu nie ustępuje pierwszeństwa przejazdu, co jest niestety też bardzo często związane z nadmierną prędkością, bo raz się udało, drugi raz się udało przejechać na czerwonym świetle, tym razem się nie udało. Nie ustępuje de facto 22-latkowi. W wyniku zdarzenia kierująca 17-latka, przepraszam, przypominam, 21-latka ponosi śmierć na miejscu, natomiast w samochodzie znajdują się jeszcze dwie osoby, 17-latka, 19-latka. Wszystkie te trzy pozostałe osoby z obrażeniami jadą do szpitala. Kolejne zdarzenie. Tego samego dnia, tym razem województwo małopolskie, droga K28, kierujący samochodem osobowym 18-latek, według wstępnych ustaleń jadący znaczną prędkością, potrąca w rejonie przejść dla pieszych wbiegającego na jezdnię 12-letniego chłopca. Rejon przejścia dla pieszych. To jest takie określenie, które możemy szeroko interpretować. Natomiast znajdowało się to przejście w zakresie widoczności kierującego. 12-latek w wyniku odniesionych obrażeń ponosi śmierć na miejscu. I niestety patrząc w większość wstępnych przyczyn oczywiście, bo te wszystkie wypadki będą się toczyć już w sądzie, oczywiście pod nadzorem prokuratury, policjanci przeprowadzą dochodzenie, nikt tego życia osobom nie wróci, ale w większości przypadków jest to opis z nieustalonych przyczyn. Zjechał z drogi, uderzył w przydrożne drzewo, uderzył w barierę. Wypadek z wału Międzyszyńskiego, również podczas świąt. Młody człowiek sportowym amerykańskim samochodem, tylnonapędowym dodajmy do tego, oczywiście masę systemów różnych elektronicznych, ale przy danej prędkości no, nie udało się wyprowadzić, nazwijmy to po nowoczesnemu dla młodzieży, określeniu tego samochodu z poślizgu. Uderza w przystanek autobusowy, uderza w betonowy kosz. Być może ten betonowy kosz uratował osoby, które znajdowały się w okolicy tego przystanku. Skończyło się zniszczeniem totalnym samochodu i wysokim mandatem karnym. Na szczęście żaden z pieszych nie odniósł obrażeń. Ale bardzo często opisując tego typu sytuacje na wstępie od razu mówimy o tym, że są to sytuacje związane właśnie z brakiem przewidywania tak naprawdę tego, co może wydarzyć się przy okazji korzystania z auta. Ciężkie miesiące przed nami, jeżeli chodzi o przede wszystkim drogę zatrzymania. Nie mylmy je z samym hamowaniem. Prędkość nawet 50 km na godzinę w mieście, kiedyś taki publikowaliśmy spot, 10 mniej. Młodzi ludzie w większości, a co to za znaczenie? 10 km więcej, 10 mniej. To kilka metrów więcej drogi zatrzymania. Nie samego procesu hamowania, a te kilka metrów może uratować życie pieszego. Tutaj myślę, że wystarczy odnieść się do badań, które są prowadzone w tym zakresie i uświadomić sobie, jak duże ma to znaczenie. I tutaj bardzo często policjanci starają się o tym rozmawiać podczas różnych zajęć prowadzonych. Wielu policjantów jest na emeryturze, bardzo często również instruktorami jazdy i życzyłbym sobie takich instruktorów jak przedmówca mój, który naprawdę jest na pewno autorytetem dla swojej klasy i myślę, że kwestią najistotniejszą jest to, żeby ci ludzie chcieli nas posłuchać, nie tylko jako takich osób, które są gadającą głową, mówiącą o tym, że te statystyki były takie, a nie inne, podającą konkretną liczbę X. Ta konkretna liczba X to szerokie rozwinięcie. My dzisiaj kończymy rozmowę, mówimy, że dzisiaj zginęło na polskich drogach dwie osoby. Te dwie osoby to dla naszego społeczeństwa ogromny koszt, a dla rodzin i bliskich utrata mamy, taty, czasami dzieci, a do takich wypadków również jako policjant, który służył przy obsłudze tych najtragiczniejszych zdarzeń drogowych dosyć często niestety wyjeżdżałem i skala ich w przypadku młodych kierujących, a szczególnie takich, którzy nazwijmy to, chcieli swoje umiejętności sprawdzić na drodze, no niestety przeraża i tutaj rolą naszą jest niestety pokazywanie czasami tych makabrycznych zdarzeń i docieranie do tych młodych kierowców. Także niestety tak, to nie jest stereotyp. Są oczywiście wśród młodych kierowców świetni kierowcy, a przynajmniej tacy, którzy chcą takimi zostać. Ja też nie byłem policjantem w wieku 25 lat. Też zdarzało mi się jeździć na dzisiaj, jak sobie o tym pomyślę, delikatnie, niebezpiecznie, ale warto, żeby ten pierwszy poślizg miał miejsce na torze, żeby miał miejsce przy instruktorze i żeby wiedzieć, jak ten samochód wyprowadzić na tyle bezpiecznie, żeby nie doszło do poważnego zdarzenia. Bo jeżeli jest to kolizja, drobna kolizja, to jest pierwsze takie naprawdę i ostatnie ostrzeżenie przed tym, że coś za kierownicą wykonujemy w sposób, który jest niebezpieczny dla innych. I o to was wszystkich Państwa proszę, żebyśmy o tym jak najczęściej mówili i docierali
do tej grupy, która chociażby siedzi w tej klasie i w tej chwili słucha, pewnie niektórzy słuchają z zainteresowaniem, niektórzy z mniejszym, ale żeby słuchali pana instruktora i pokazali to później, w jaki sposób bezpiecznie prowadzą pojazd, będąc autorytetem dla swoich rówieśników. A my na to będziemy też zwracać uwagę, niestety z tej funkcji, której państwo nie lubicie, bo jeżeli ktoś już pozwoli sobie na takie manewry, no to pierwsza rozmowa z policjantem może zakończyć się pouczeniem, ale w przypadkach, które na to zasługują. Dzięki za głos. Mam nadzieję, że to był taki w miarę też podkreślający to, że ci kierowcy faktycznie coraz częściej chcą uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach, podnoszą swoje umiejętności. Ja bardzo chętnie na takie zajęcia przyjeżdżam i wielu jeździ świetnie, ale ta umiejętność przewidywania i wyobraźni to jest coś, o czym powinniśmy bardzo często mówić. Bardzo dziękuję, panie Robercie. Rozmawialiśmy przed tym spotkaniem, że bardzo wiele zawdzięczamy policjantom, ponieważ nie mamy systemu edukacji komunikacyjnej gdzieś tam od przedszkola, a policja jest wszędzie. Nie zastąpi systemowego nauczania, ale na pewno robi wiele, wiele dobrego i może to nie jest okazja, bo rozmawiamy o problemie, a nie stawiamy sobie laurki, ale rzeczywiście policjantom i zarówno ruchu drogowego, jak i w ogóle, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, nasze społeczeństwo zawdzięcza wiele i nie uda się przecenić. Szkoda, że jakby nie jest wyłącznie wsparciem dla systemu, tylko główną opoką. Natomiast jeszcze pana dopytam, jeśli pan pozwoli. Za moment jeszcze będzie pytanie, które do nas przyszło, ale chciałabym zapytać, czy jak reprezentując ten organ nadzoru nad ruchem drogowym, czy macie jakiś pomysł, jak tym wypadkom zapobiegać? Czy represje i kary coraz wyższe, bo i wyższe punkty, i więcej punktów, i wyższe mandaty, to jest metoda wychowawcza? Czy tutaj są jakieś statystyki z tym związane, żebyśmy powiedzieli, że fajnie, walczmy o to. Niech to ten kierunek się rozwija. Ja posłużę się jedną liczbą, która jest bardzo istotną liczbą, no może i historią, bo ja służę w policji od 18 lat. Kiedy zaczynałem pracę w tej formacji, najwyższy mandat wynosił 500 zł. My nie lubimy podwyżek ogólnie, poza podwyżką pensji. To jest pewne i naszych dochodów. Natomiast zauważmy, że jakiekolwiek postępowanie mandatowe, które ma zastosować policjant, jest postępowaniem, którego my w większości przypadków chcielibyśmy uniknąć. Natomiast no, nie może być naszego przyzwolenia na pouczenie, chociażby w przypadku zlekceważenia sygnalizacji świetlnej, zlekceważenia zasad pierwszeństwa przejazdu, lekceważenia pierwszeństwa, które mają w większości przypadków piesi w rejonie przejść dla pieszych, chociaż to też jest oddzielny temat i młodzi ludzie jako piesi też uczestniczą w wypadkach drogowych, też mają skłonność do brawury. Mówiłem o tym przebieganiu w rejonie przejścia dla pieszych, o wyjściu za pojazdu komunikacji publicznej. I tu też uwaga, wielu młodych kierowców nie zdaje sobie sprawy, no bo przecież tak nie wolno. Ale jeżeli ten kierowca wie, że to się może wydarzyć, to może naprawić błąd pieszego. Także po wprowadzeniu tych nowych przepisów, szczególnie od 1 stycznia, akurat odnoszę się do wysokości grzywien, a później wysokości punktów karnych, zauważamy ogromną poprawę w tych właśnie najdroższych, nazwijmy to, ale najbardziej niebezpiecznych zachowaniach kierowców. Jeżeli chodzi o dane chociażby dotyczące znacznego przekraczania prędkości w obszarze zabudowanym powyżej 50 km na godzinę, przypominam, skutkuje to zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące, no i bardzo kosztownym mandatem karnym. No to widać, że tutaj odnieśliśmy spory sukces jak dotąd, bo jest to ponad 45% interwencji mniej w przeciągu roku. Ale ja myślę, że powinniśmy o wielu rzeczach innych powiedzieć. Bardzo wiele na przestrzeni ostatnich 2-3 lat przepisów zmieniło się bardzo istotnych w mojej ocenie dla bezpieczeństwa. Przepis sam w sobie, póki nie będziemy go stosować, niewiele zmieni. Ta nieuchronność kary, wysokość grzywny, oczywiście mówię o mandacie, czy postępowaniu przed sądem, czy punktów karnych, jest bardzo istotna. Natomiast chyba ważniejsze było przede wszystkim usystematyzowanie chociażby uczestnictwa tak zwanych hulajnogistów. Powiem to oczywiście tak, jak się na mnie by moje kierownictwo obraziło, ale każdy wie, o co chodzi. Hulajnogi, elektryczne urządzenia transportu osobistego, czy zasady dotyczące bezpieczeństwa pieszych i ich pierwszeństwa w większości przypadków przyczyniają się naprawdę do zmiany zachowań kierowców, a nie tylko do naszego nadzoru. Policjant nie ma być tą osobą, której my się boimy na drogach.
i nie ma się co jego bać, kiedy naprawdę popełnimy drobny błąd. Nasza rola i tak na tej drodze będzie ograniczyła się między innymi do kontroli uprawnień, do kontroli stanu trzeźwości, z czym też, co po niektórzy można powiedzieć, dyskutują, ale fakt jest taki, że od 3-4 lat mamy niestety bardzo podobną ilość ujawnionych nietrzeźwych kierowców, ponad 100 tysięcy i w okolicach 100 tysięcy, zależnie od ilości prowadzonych badań. I my takiej pracy na drogach nie zaprzestaniemy, dopóki te statystyki nie będą faktycznie dramatycznie niższe. Nazwijmy to w ten sposób, bo na razie one są, mimo tego, że te dane są dużo lepsze w tym roku i to pokazuje skuteczność wprowadzonych zmian, być może też naszą pracę, ale mam nadzieję, że też świadomość kierowców, bo rodzice ruszyli w tej chwili tłumnie do szkół, do nas, do wszystkich instytucji, które zajmują się szkoleniami, tak aby uzyskać te prawo jazdy, które na hulajnogę elektryczną w tej chwili jest potrzebne. Mówię oczywiście o pierwszym prawo jazdy w postaci karty rowerowej, tylko dlaczego dopiero wtedy, kiedy pojawiły się te przepisy? Czy myślimy tylko i wyłącznie o kwestii mandatu karnego, o odpowiedzialności, czy o bezpieczeństwie swoich dzieci? Pozostawiam Państwa z tym pytaniem i mam nadzieję, że przy okazji statystyk zawsze będziemy mogli już powiedzieć, że jest lepiej. Święta też zdecydowanie lepsze, jeżeli chodzi o statystyki, ale mamy się od kogo uczyć. Mamy kraje, które mają zdecydowanie lepsze nie tylko infrastrukturę, ale wychowanie komunikacyjne, świadomość. I w tym celu myślę, że możemy korzystać z tych wzorców. Bardzo dziękuję. To jeszcze ostatnie pytanie, prawdopodobnie z krótką odpowiedzią, choć mogę się mylić. Od anonimowego uczestnika tej naszej debaty. Czy policja ma wiedzę, może prowadzi badania, czy większe ryzyko wypadkowe jest w sytuacji, że w aucie prowadzonym przez młodego kierowcę są inne młode osoby? Czyli to w nawiązaniu trochę do tego, o czym mówił pan Kuba. Czy tutaj jakieś badania robicie i statystyki? Ciężko by nam było z poziomu tak naprawdę funkcjonariusza takie statystyki posiadać. Ja tylko powiem, że oprócz tych młodych osób, które mogą dekoncentrować, nazwijmy to podpuszczać kierowcę, zwróciłbym uwagę wśród tych szczególnie młodych osób na rolę urządzeń elektronicznych i przypomnieć o tym, że mandat w tej chwili to 12 punktów karnych i 500 zł. I tutaj tymi punktami jednak chciałbym delikatnie na to zwrócić uwagę, bo to też ma fundamentalne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Już nie tylko to radio, które też rozprasza uwagę, ale ten telefon trzymany w dłoni, kiedy można naprawdę za 200 zł super zestaw głośno mówiący kupić. I rola ich przy wypadków jest ogromna. Ja niejednokrotnie obsługując zdarzenie drogowe, wypadek drogowy poważny, znajdowałem telefon leżący gdzieś na podłodze samochodu, a uchwytu do tego telefonu w okolicach było brak. Wniosek może nasuwać się sam, natomiast nie mamy instrumentów do tego, żeby w ten sposób mierzyć, można powiedzieć, wpływ tych osób siedzących obok, czy też tych telefonów. Takich badań nie da się przeprowadzić z poziomu tak naprawdę na funkcjonowania policji, ale no, czasami istnieją przesłanki, dosyć częste niestety, do tego, żeby powiedzieć, że ten kierowca zamiast koncentrować się na drodze, nie skorzystał z tych urządzeń. Panie Robercie, bardzo dziękuję i za statystyki, i za uwagi, i za tę lekcję. To właściwie powinna być lekcja pokory dla nas wszystkich, ale zazwyczaj nie jest. Natomiast na pewno ogromną rolę mają ci, którzy pracują z osobami zabiegającymi o to, ażeby zdobyć prawo jazdy. To jest rola instruktorów, to jest rola egzaminatorów, a wcześniej nauczycieli i walka o system. Bardzo wielką cierpliwością wykazał się pan Mariusz Mankiewicz, który wytrzymał, ale myślę, że tutaj miało to głęboki sens. Pan Mariusz jest prezesem zarządu Dekra Polska, organizacji, która przygotowuje od wielu już lat i publikuje raporty w skali europejskiej. Jest to firma niemiecka, ale to, jeżeli się nie mylę, prawda, panie Mariuszu? Międzynarodowa, tak można byłoby też, bo i te raporty. Te raporty zawsze miały wielką siłę i moc, a w tym roku właśnie młodym kierowcom i tym wszystkim, co się z nimi na drogach dzieje, był ten raport poświęcony. Bardzo poruszające spotkanie mieliśmy, bo braliśmy udział i z koleżanką z Prawa Drogowego News w tym spotkaniu i w podsumowaniu. Nie da się na pewno wniosków wszystkich z tego raportu, który Państwo przygotowali za 2022 rok, przedstawić w ciągu kilku minut, ale te najważniejsze. Jeśli mogłabym prosić, panie Mariuszu, to bardzo, bardzo poprosimy, żeby spróbować potem się troszkę porównać tę polską sytuację do świata i do Europy.
Raz jeszcze dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że w tak szacownym gronie mogę się podzielić z Państwem informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w ruchu drogowym. DEKRA została założona w 1925 roku. Właścicielem jest stowarzyszenie i to stowarzyszenie postawiło sobie jako taki główny cel poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Taką standardową inicjatywą jest właśnie publikacja raportów bezpieczeństwa, które są poświęcone co roku innym uczestnikom ruchu drogowego i faktycznie edycja 2022 została poświęcona mobilności młodych osób. Dlaczego? Gdyż młode osoby, czyli osoby wieku, tutaj jeżeli patrzymy na dane międzynarodowe, to jest przedział wieku 15-24 lata, to jest mniej więcej 175 tysięcy zabitych osób rocznie w wypadkach drogowych na całym świecie. To stanowi prawie 15% wszystkich zabitych osób w wypadkach drogowych i dlatego tej grupie chcieliśmy się szczególnie przyjrzeć. Każdy raport bezpieczeństwa DEKRA fokusuje się na zaproponowaniu rozwiązań w trzech obszarach, czyli rozwiązań związanych z kierowcą, z pojazdem oraz infrastrukturą, ponieważ tutaj podczas tej dzisiejszej dyskusji bardzo dużo powiedzieliśmy o kierowcy. Ja może chciałbym się teraz w swojej tej krótkiej wypowiedzi skoncentrować na pojeździe. Mianowicie z naszych badań wynika jednoznacznie, że zły stan techniczny ma bezpośredni wpływ na wystąpienie wypadku drogowego. Ten zły stan techniczny z naszych badań to w granicach 8% wypadków zły stan techniczny jest jego jedną z głównych przyczyn. W przypadku młodych kierowców jest to tyle ważne, że młody kierowca nie dysponuje dużym budżetem, w związku z tym najczęściej kupuje samochód, który jest kilkunastoletni, a z naszych badań wynika, że w samochodzie, który jest powyżej 12 lat, to ryzyko wystąpienia poważnej usterki, czyli tej usterki, która zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, jest siedmiokrotnie wyższe niż w samochodzie o okresie eksploatacji do 3 lat. Dlatego tak ważne jest utrzymywanie pojazdu w dobrym stanie technicznym, czyli w stanie technicznym, który nie zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym. W Polsce od wielu lat funkcjonuje system badań technicznych, obowiązkowych badań technicznych, które mają właśnie eliminować z ruchu drogowego pojazdy, które są w złym stanie technicznym, czyli zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Czy w tej sytuacji moglibyśmy spróbować spojrzeć na polską, na polski rynek, że tak powiem? Czy ci nasi kierowcy młodzi zachowują się podobnie pańskim zdaniem? Bo tutaj ta organizacja, którą pan kieruje, jednak zajmuje się tym polskim rynkiem przede wszystkim, prawda? Czy możemy powiedzieć, że tutaj jesteśmy porównywalni i czy powinniśmy jakoś reagować? Czy ta Europa próbuje walczyć z tymi zjawiskami negatywnymi w sposób bardziej skuteczny niż my? Dzięki temu, że działamy na terenie całego świata, mamy ten przegląd dotyczący zachowań kierowców i generalnie całego tego obszaru związanego z bezpieczeństwem ruchu drogowym, mamy dość dobry ogląd zachowań i również tych inicjatyw, które są podejmowane w różnych krajach. Ja mogę powiedzieć, że zachowanie młodych kierowców we wszystkich krajach jest bardzo podobne. I to przede wszystkim wynika z tego, że organizm młodego człowieka, czyli człowieka w wieku 18-24 lat, szczególnie jeżeli my mówimy o mężczyźnie, ma do czynienia z tak zwanym neuroendokrynologicznym tsunami, jak mówią fachowcy. O co chodzi? Mamy proces dorastania, szczególnie testosteron tutaj odgrywa taką bardzo dużą rolę, która powoduje, że młoda osoba, bo nie tylko młody kierowca, ale młoda osoba ma większą akceptację do ryzyka. Dodatkowo generalnie niechęć do dostosowania jakichkolwiek czy podporządkowania się jakichkolwiek regułom, zasadom, przepisom, mówimy też konkretnie o przepisach ruchu drogowego, no i przecenienie własnych umiejętności. To są wyniki badań. Te wyniki badań my pozwoliliśmy sobie skonfrontować z wypowiedziami czy z opiniami samych młodych kierowców. Przeprowadziliśmy takie badania, z których wynika, że
ponad 50% młodych kierowców uważa, na to akurat były badania przeprowadzone w Niemczech, gdzie ponad 50% młodych kierowców uważa siebie za dobrych kierowców lub przynajmniej kierowców, którzy są no, lepsi powyżej średniej. I to jest jak gdyby również o tym mówili moi przedmówcy, to jest jeden również z przyczyn, jedna z przyczyn, dla których właśnie ten młody kierowca traktuje otrzymanie prawa jazdy jako potwierdzenie nabycia już umiejętności kierowania pojazdem, gdzie de facto tak naprawdę jest to dopiero pierwszy etap, jak tutaj moi przedmówcy też wielokrotnie o tym wspominali, jest to tak naprawdę potwierdzenie tylko zdobycia pewnych, posiadania pewnej wiedzy, natomiast te doświadczenie, ta praktyka dopiero powoduje, że ten młody kierowca faktycznie potrafi się, ma duże doświadczenie i potrafi się odnaleźć w każdej trudnej sytuacji drogowej. Warto też wspomnieć o tym, o wpływie też i alkoholu, narkotyków i o czym też wspomniał mój przedmówca, o kwestiach związanych z brakiem koncentracji, czy z koncentracją spowodowaną używaniem smartfonów. Otóż z badań, które my przeprowadziliśmy, wynika, że w tej grupie wiekowej do 22 lat średnio podczas jazdy młody kierowca dotykał ekranu smartfona ponad około 2 razy. To jest bardzo dużo. I teraz to, co warto jeszcze podkreślić, dla młodych ludzi smartfon to nie jest urządzenie służące do nawiązywania połączeń telefonicznych, tylko w granicach 60% tego czasu to było albo wyszukiwanie muzyki, albo smsowanie, czy jak gdyby te czynności, które wymagają zdecydowanie od nie tylko odebrania powiedzmy uwagi od powiedzmy drogi, ale powodują też takie duże obciążenie generalnie dla mózgu człowieka, czyli ta kwestia szczególnie jeżeli mówimy o młodym kierowcy, ta powiedzmy zdolność opanowania i prowadzenia samochodu i obserwacji drogi, tutaj jeszcze w tym zakresie młody kierowca ma dużo do zrobienia. A z kolei, jeżeli popatrzymy sobie na wyniki badań drogowych, tym razem przejdziemy na rynek amerykański. Z tych badań, które przeprowadzone zostały na drogach w Stanach Zjednoczonych, wynika, że używanie smartfona 7-krotnie zwiększa ryzyko powstania wypadku drogowego. No po prostu dramat by się chciało powiedzieć, natomiast ja dla porządku, jako że nie tylko szeroko traktujące takie wypowiedzi osoby nas mogą słuchać, ale również ci młodzi i w momencie, kiedy pan mówi o smartfonie, to dodajmy i iPhone'ów też, żeby nie było, że kto ma iPhone'a, to może w nim grzebać, a jeszcze możemy rozszerzyć, bo i grzebanie w TikToku i Facebooku i wszystkim innym odbywa się za kierownicą, tutaj nie ma ograniczeń, prawda? Także jest rzeczywiście w czym wybierać, żeby doprowadzić do wypadku drogowego, mówiąc i złośliwie, i z rozpaczą, i ze smutkiem ogromnym. Natomiast czy są z tych raportów i tegorocznego, i wcześniejszych, które przecież pan doskonale zna, jakie były wyniki różnych badań, czy wynika, że szkolenie czy kurs na prawo jazdy to jest najlepsza metoda, żeby przygotować do jeżdżenia samodzielnego po drogach Europy? Zna pan doskonale różne systemy w różnych krajach. Czy jest taki, który jest idealny? Mi się wydaje, że sam kurs na prawo jazdy, tak jak moi przedmówcy wspomnieli, to jest dopiero taki pierwszy etap, który, tak jak powiedziałem, potwierdza tylko uzyskanie pewnej wiedzy, natomiast na pewno nie umożliwia nabycie tego doświadczenia i tych wszystkim kompetencji, kwalifikacji, które umożliwiają zachowanie się kierowcy, czy oczywiście z sytuacji trudnych. Natomiast warto wspomnieć, patrząc na tak zwane dobre praktyki, które występują w różnych krajach, na ten element związany, czy na ten etap, który się zaczyna po uzyskaniu tych uprawnień. I tutaj są ciekawe rozwiązania, które zresztą ten projekt tak zwanej jazdy w towarzystwie, czyli powiedzmy uzyskujemy uprawnienia, uzyskujemy prawo jazdy, ale pod warunkiem takim, że przez określony czas będziemy musieli jeździć w towarzystwie osoby, która będzie takim mentorem dla nas. Ten projekt też również w Polsce był w swego czasu powiedzmy prezentowany i mam nadzieję, że do tego wrócimy, bo to jest właśnie ta taka dobra praktyka. Wracając jak gdyby do tej kwestii związanej właśnie z tak zwaną jazdą w towarzystwie, tutaj wydaje się, że to jest taki, z jednej strony jest to umożliwienie
temu młodemu kierowcy uzyskanie wcześniej tych uprawnień i tutaj na przykład te rozwiązania funkcjonują czy we Francji, czy w Niemczech, czy w Austrii, czy w Holandii. I ja pozwolę sobie przedstawić to rozwiązanie, które funkcjonuje u naszych zachodnich sąsiadów, czyli polega to na tym, że osoba, która już ma 17 lat, może uzyskać prawo jazdy, przy czym w prawo jeździe, w tym dokumencie jest określone wyraźnie, że ta osoba może poruszać się czy kierować pojazdem wyłącznie w towarzystwie osoby, tak zwanej osoby towarzyszącej, z tym, że ta osoba towarzysząca jest to osoba, która ma minimum 30 lat, posiada prawo jazdy 5 lat, co ważne, ma maksymalnie jeden punkt karny za wykroczenia w ruchu drogowym. Przepraszam, a kto to sprawdza? Jak ten system funkcjonuje? Jest przygotowany, jest to oczywiście, wygląda to w ten sposób, że taka osoba zgłasza się do odpowiedniego urzędu, który zajmuje się wydawaniem prawa jazdy i wtedy jest to weryfikowane na podstawie kwestia czy wieku, czy kwestia powiedzmy ilości punktów karnych, to nie ma z tym żadnego problemu, żeby to zweryfikować i co ważne, tak jak wspomniałem, w tym dokumencie ta osoba jest literalnie wpisana, czyli to nie może być kolega, znajomy i tak dalej, tylko musi być to wyłącznie ta sama osoba. I co chciałem podkreślić, to rozwiązanie, które, tak jak powiedziałem, funkcjonuje w kilku krajach, powoduje to, że w tej grupie wiekowej osób, które właśnie w ten sposób zdobywały uprawnienia do kierowania pojazdów, ta liczba wypadków spowodowanych przez tych młodych kierowców jest o prawie 20% mniejsza niż osoby, które uzyskały prawo jazdy w wieku 18 lat, ale właśnie nie uczestniczyły w tym programie takim jazdy w towarzystwie. W niektórych krajach dodatkowo jeszcze osoba, która właśnie jest tą osobą towarzyszącą, musi dodatkowo uczestniczyć w takim kursie pedagogicznym. Są też wymagania, jak na przykład we Francji, że ta osoba właśnie ten młody kierowca musi prowadzić taki dziennik, musi przejechać minimum 3000 kilometrów. Natomiast są to rozwiązania, które, tak jak powiedziałem, dodatkowo jeszcze wspierają tą ideę związaną z tym, żeby ten właśnie młody kierowca nabywał to doświadczenie i też był na bieżąco wspierany, czy w zakresie takiego właśnie poruszania się w ruchu drogowym przez doświadczoną osobę. Panie Mariuszu, bardzo dziękuję. Jeszcze jeżeli mogłabym prosić króciutko, czy są takie działania w innych państwach profilaktyczne, czy prewencyjne, czy restrykcyjne, które przynoszą dobry skutek, które pan uważa za właściwe, z których my w Polsce trochę odrzucamy, rezygnujemy, nie odkryliśmy jeszcze ich skuteczności. Czy znajdziemy coś takiego? Na pewno tak. Jeżeli chodzi o młodych kierowców cały czas, to warto pomyśleć o wprowadzeniu takiego limitu 0 promili, jeżeli chodzi o spożycie alkoholu dla młodych kierowców. Ten system funkcjonuje w Kanadzie, w Niemczech, w większości Stanów Ameryki Północnej. Co ważne, przynosi konkretne skutki. Otóż okazuje się, że ten wpływ alkoholu dla młodych na organizm młodego kierowcy, szczególnie w tym przypadku, kiedy młody kierowca, tak jak powiedziałem, powiedzmy jest tą osobą, która nie czuje jeszcze tych zagrożeń, które mogą wynikać z tego braku doświadczenia. Dodatkowo alkohol powoduje, ma w ten negatywny wpływ na organizm i powoduje to, że ten młody kierowca czuje się pewniej, czyli porusza się z większą prędkością, łamie przepisy i tak dalej. I ostatnia inicjatywa, którą też warto, mi się wydaje, byłoby przejąć, to jest kwestia badań psychologicznych dla młodych kierowców, którzy w tym okresie próbnym wielokrotnie naruszyli przepisy ruchu drogowego, najbardziej istotne przepisy ruchu drogowego, czyli duże przekroczenie prędkości, czy na przykład jazda pod wpływem alkoholu. I wtedy takie badania psychologiczne mogłyby decydować o tym, czy ten młody kierowca może być poddany tym procesom reedukacyjnym i też również, czy może ostatecznie otrzymać prawo jazdy. Bardzo dziękuję. Myślę, że jeszcze bardzo wiele fajnych informacji moglibyśmy, ważnych, ciekawych i istotnych dla przyszłości, byśmy mogli usłyszeć, ale miejmy nadzieję, że to nie ostatnia nasza rozmowa. Ja wszystkim panom, którzy brali udział w dyskusji, dziękuję, ale poproszę jeszcze na zakończenie, zaczynając, jeżeli jest z nami pan Jakub Dmowski, o krótkie, minutowe podsumowanie bądź wnioski, bądź to, czego nie powiedzieli panowie. Jest pan, panie Jakubie? Tak, jestem, nie wiem, czy mnie widać. Teraz nie, nie powinno widać. Być mnie widać. Jest. Jeszcze raz, jakbym mógł prosić o
Pytanie było ja, moja prośba, tak, moja prośba jest taka, mamy po minucie każdy z panów na zakończenie, taką tradycję mamy podczas tych naszych dyskusji, żeby powiedzieć albo o sprawie, która gdzieś umknęła, albo odnieść się do wypowiedzi innych panów, albo najważniejszy wniosek czy cel związany z młodymi kierowcami i zagrożeniem. Co jest najistotniejsze? Bardzo proszę, panie. Tutaj, jeśli chodzi o moją wypowiedź i to, co chciałbym uzupełnić, to ja jako nauczyciel widzę pewien taki dyskurs i pewną może dysfunkcję systemu edukacyjnego tego, jeśli chodzi o kierowców, bo patrzę troszkę w kierunku krajów skandynawskich. Tam jednak ta edukacja o ruchu drogowym jest na każdym etapie szkolnictwa i uważam, że jeśli młodzi ludzie od czasu przedszkola byliby przekonywani o tym, że niełamanie przepisów jest dobre, że jazda z nadmierną prędkością jest dobra, co znaczą znaki drogowe, jak należy się zachować, na każdym etapie chociaż godzina w tygodniu tej edukacji przyniosłaby wymierny skutek i efekt tego, co by się działo na naszych polskich drogach, tak? Bo jednak powtarzanie, mówienie o tym koło, o tym, co się dzieje, o tym, że są wypadki, jak to wygląda, ile osób dziennie ginie na polskich drogach średnio, tak? Jeżeli młodzi ludzie by się o tym dowiadywali już od samego początku, oni widzieliby potem ten problem, który jest i to podejście, to, które mówi mój przedmówca o tym szkoleniu i jazdy z osobą towarzyszącą, też uważam, że jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Zgubiliśmy pana, nie słyszymy, panie Kubo. Że tak powiem, jeśli chodzi o swoje takie zachowania wypadkami, tak? Czyli to by było takie uspokajanie, przytrzymywanie, tego nie rób, tak się zachowuj. I wtedy ten młody kierowca nawet mógłby, nawet jakby doszło do kolizji, ale to byłaby kolizja, nie wypadek. I taka kolizja już bardzo dużo wnosi w dalszą jazdę tej osoby, nawet jeżeli to jest zwykłe obtarcie zderzaka, to pokazuje tej osobie, że halo, ty nie do końca jednak nad tym panujesz, więc troszkę więcej dystansu do tej jazdy, troszkę więcej pokory i szacunku. Bardzo dziękuję. Tak, to taka pora, żeby sobie uświadomić, że nie jesteś Bogiem. Tak, bym powiedziała. Dokładnie. Panie Robercie, czy pan jest z nami? Czy możemy prosić o takie przesłanie, które będzie nam towarzyszyło, szczególnie naszym słuchaczom i szczególnie naszym instruktorom, którym chcielibyśmy bardzo pomóc? Ja bym chciał przede wszystkim, żeby osoby, no nie tylko w naszym wieku, ale trochę młodsze, właśnie na tą naszą najmłodszą generację kierowców, to wychowanie komunikacyjne, żeby zaczynali już w domu. Tutaj to jest chyba miejsce, które jest najistotniejsze i to nasze zachowania za kierownicą. System edukacji jak najbardziej, tutaj się zgadzam całkowicie, że to trzeba nad tym zdecydowanie pracować, ale żeby te pierwsze wzorce wynoszone były z domu. I nasze zachowanie za kierownicą, musimy mieć świadomość tego, że 100 razy, kiedy przejedziemy zgodnie z przepisami przez skrzyżowanie, to dziecko zapamięta ten jeden, jedyny raz, kiedy nam się śpieszy i kiedy niestety tego nie zrobimy w ten sposób, jak należy. Tutaj miłe słowo chciałem jeszcze powiedzieć na początku dyskusji, bo pani powiedziała o kobietach za kierownicą, to oczywiście temat na inną dyskusję. Oczywiście. Faktycznie 73,6% wypadków w Polsce powodują mężczyźni. Ja tutaj będę też takim ambasadorem rozdwojonym pomiędzy te dwie płcie, bo ja się 8 marca akurat urodziłem, więc niech to będzie takim dobrym słowem. Natomiast są wśród pań bardzo dobre kierujące, rzadziej faktycznie podejmują ryzyko, natomiast czasami są bardzo zdecydowane w swoich poglądach i ciężko się też kontroluje, co po niektóre kierujące. I tutaj chciałbym o tą uprzejmość, rozwagę, rozsądek na drodze apelować, bo jednak wśród pań jest troszeczkę mniej kierowców. Natomiast chciałbym też podziękować panu Mariuszowi, bo wiele informacji, których czasami różnego rodzaju media czy też nawet specjaliści wymagają od policji, jest dla nas niemożliwych do zbadania. I myślę, że też tu co do tej płci poziom testosteronu, którego panie mają zdecydowanie mniej w organizmie, ale też mają, też jest decydującym o wielu zachowaniach, szczególnie młodych ludzi. No i cóż, chciałbym, żebyśmy mieli przede wszystkim, oczywiście zawsze będziemy wspierać działania edukacyjne, ale chciałbym, żeby to przede wszystkim była kwestia instytucjonalna,
A nasze doświadczenie jest do wykorzystania jak najbardziej. Przez wiele lat stworzyliśmy sieć tak naprawdę w każdej komendzie wojewódzkiej, w większości komend powiatowych, profilaktyków, którzy w dużej części nie tylko edukują, ale także uczestniczą już bezpośrednio w zdobywaniu pierwszych uprawnień, a przypominam, od tego 10 roku życia, żeby bezpiecznie poruszać się po drogach, trzeba mieć przede wszystkim umiejętności i wiedzę potwierdzoną już później właśnie tym pierwszym dorosłym prawem jazdy, które jeszcze nie dorosłym, jeszcze dziecięcym, które ja z wielką radością pamiętam, oprawiałem, laminowałem i wyruszałem na drogi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie Robercie i wszystkim policjantom. Panie Mariuszu, bardzo proszę o 60 sekund dla pana. Świetnie, dziękuję serdecznie. Dziękuję pani komisarzu za te miłe słowa. I ja może troszeczkę i w innym tonie, bo wykorzystam ten przysługujący mi czas. Ja chciałbym zaprosić nie tylko młodych kierowców, ale generalnie kierowców do tego, ponieważ w dniu dzisiejszym ja przedstawiałem fakty, statystyki, mówiłem o dobrych praktykach, natomiast nie ma tak przekaz taki, powiedzmy, filmowy, konkretne sytuacje drogowe, czy właśnie skutki wypadków drogowych czasami działają lepiej na naszą wyobraźnię. W związku z tym ja chciałbym zaprosić Państwa do tego, żebyście zajrzeli na stronę DEKRY, gdzie jest przedstawiony raport bezpieczeństwa dotyczący mobilności młodych osób. Tam są również krótkie filmy, są filmy pokazujące, jak ważne jest utrzymywanie pojazdu w dobrym stanie technicznym, jaki wpływ mają ogumienik, wysokość głębokości rzeźbieżnika, kwestie związane z stanem układu hamulcowego, zawieszenia i też te filmy pokazują również granice fizyki, których te systemy nie są w stanie przekroczyć, prawda? Czyli to, że ja mam bardzo dobrze wyposażony samochód we wszystkie możliwe systemy bezpieczeństwa, nie oznacza, że tak naprawdę jestem, tak jak w grach komputerowych, nieśmiertelny. Te systemy mają swoje granice, także zapraszam do obejrzenia tych filmów, które na pewno dadzą też większy pogląd na to, jak nie tylko jak ważny jest stan techniczny pojazdu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ale też pokażą właśnie te granice, które systemy bezpieczeństwa posiadają. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim naszym gościom. Dziękuję Państwu, którzy nas słuchali, którzy jeszcze wysłuchają bądź odsłuchają na YouTubie. My wracając ciągle, mówiąc o młodych kierowcach, wracamy ciągle do pojęcia bezpieczeństwo, przeżycie, ale to temu służy. Nie to, że jesteśmy jakoś specjalnie w tym gronie i w każdym innym, na którym się spotkamy, nawiedzeni, że to bezpieczeństwo to jakiś fetysz. Nie, to jest po prostu rzecz, która jest nam niezbędna i dlatego każda, wydaje się, że każda czynność, każdy ruch w tym kierunku i każde wołanie o rozwagę ma sens. Dziękując bardzo za już, chciałam zapowiedzieć, że za 4 tygodnie będziemy kontynuowali ten temat w aspekcie psychologicznym. Rozmowa o młodych ludziach się odbędzie, ale wcześniej, za 2 tygodnie, pani redaktor Jolanta Michasiewicz zaprasza Państwa na dyskusję na Ratuszowej na temat bezpieczne zachowania w ruchu drogowym. Jej gośćmi będą pan Andrzej Markowski, psycholog, znany naszym słuchaczom od dawna, i pan Marcin Kiwit, który jest egzaminatorem nadzorującym. Zdaje się, że w Olsztynie, jeśli dobrze pamiętam, tak, w Olsztynie. Natomiast dziś pozostaje powiedzieć, żeby Państwu, sobie i naszym słuchaczom życzyć bezpiecznego przetrwania i najbliższych świąt, bo znowu będzie długi weekend i tej zimy, i tej jesieni. Będzie również w tym jeszcze miesiącu mądra, choć smutna i smutne miejsce, będzie jeszcze spotkanie w Zabawie, które jest miejscem pamięci ofiar drogowych. To wszystko ma służyć żywym, a nie tylko temu, żeby mówić, że jesteśmy źli. Tylko bądźmy mądrzy. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję panu Piotrowi Wagnerowi, który nam pomógł bez wpadek zorganizować nagranie i transmisję. I do następnego spotkania i do bezpiecznego spotykania się na drodze. To chyba najlepsze życzenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo wszystkim. Do zobaczenia. Do zobaczenia.